tutaj deweloperzy zdecydowali się wybrać taki pośredni sposób ułatwienia, jeżeli chodzi o korzystanie z jakiejkolwiek broni. Mogę strzelać na różne sposoby, tak jak tutaj widzicie. Przeładujemy tylko dwustopniowo magazynek, wkładamy praktycznie do każdej broni i później ją przeładowujemy. Witam wszystkich serdecznie, tutaj Wikogracz i zapraszam Was na mini recenzję gry Population One na Oculus Quest 2. Zacznijmy od samouczka. To jest pierwsza gra Battle Royale na wirtualną rzeczywistość, która jest zrobiona naprawdę bardzo dobrze. Samouczek pokaże Wam w sumie też, o co chodzi z tym wirtualną rzeczywistością. Po kalibracji naszego wzrostu możemy wybrać poziom komfortu poruszania się w wirtualnej rzeczywistości, czy chcemy się teleportować, czy jesteśmy w stanie poruszać się nawet z przyspieszeniem, co akurat wymaga troszeczkę przyzwyczajenia do problemu VR-a, a konkretnie lokomocji. Z czasem jest o wiele lepiej, żeby się tak przemieszczać. Tak jak tu widzicie, kontroler lewym grzybkiem mogę praktycznie poruszać się moją postacią, obracać się zupełnie bez kabla w rzeczywistości w ten oto sposób, ponieważ Quest 2 nie ma kabla, czy też pierwsza część Questa, ale też mogę obracać się stojąc w miejscu prawym joystickiem w lewo i w prawo o jakiś kąt. Gra umożliwia wspinanie się na jakąkolwiek powierzchnię, widzicie? W ten oto sposób przyciskiem chwytania mogę się wspiąć wyżej niż mój tutaj duch. O, w ten sposób na jakąkolwiek powierzchnię w tej grze. Teraz tu, jak pokazuje mój duch, mogę spadając z jakiejkolwiek wyższej wysokości rozsunąć ręce i w tym momencie tak suwam się jak taka wiewiórka. Po zebraniu amunicji praktycznie wyciągam rękę i naciskam tak jakby troszeczkę z większej odległości dla wygody. O, zrobi się takie większe kółeczko i mogę pobierać przedmioty. Broń przeładowujemy w zupełnie prosty sposób. Jest to bardzo wygodne, coś pomiędzy Contractors a grą Onward, które są bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o mechaniki i broni w wirtualnej rzeczywistości. Tutaj deweloperzy zdecydowali się wybrać taki pośredni sposób ułatwienia, jeżeli chodzi o korzystanie z jakiejkolwiek broni. Mogę strzelać na różne sposoby, tak jak tutaj widzicie. Przeładujemy tylko dwustopniowo magazynek, wkładamy praktycznie do każdej broni i później ją przeładowujemy zgodnie z podświetleniem, które zawsze jest aktywne. Nie stwarza to żadnych problemów, mogę też w dowolnym momencie po wystrzeleniu jednego naboju już przeładować, żeby upewnić się, że nie zabraknie mi amunicji, kiedy spotkam jakiegoś mojego adwersarza. Banana. Tak, oczywiście, podniesiemy sobie jednego banana, możemy oczywiście, ciekawa jest ta mechanika, że z czterech stron musimy równo obrać całą skórkę i zjeść tego banana. Zajmuje to trochę czasu, ale odzyskamy na zdrowiu. Okej, teraz możemy również wziąć, wypić taką sodę. Ona z czasem zwiększa nam również nasze zdrówko, jeżeli takową znajdziemy na mapie gry. Oczywiście mam różnego rodzaju tarcze. Myślę, że są trzy rodzaje tej tarczy, mniejsza, średnia i taka maksymalna. To zależy od wielkości pojemnika, który możemy łatwo zobaczyć. Teraz jeżeli chodzi o granat, to nie jest to taka sprawa typu usunięcie zawleczki, tak jak z przeładowaniem broni, tylko po prostu wycelujemy w dane miejsce i tylko naciskamy spust i w ten oto kierunek ten granat nam poleci. Czyli jest to troszeczkę mniej intuicyjne, bo jednak granatem nie strzelamy, ale no cóż, jeżeli ma być takie ułatwienie, no to niech będzie. Jeżeli tutaj na przykład mamy jakiegoś uczestnika naszej drużyny, która może być trzyosobowa i ucierpi, to możemy podejść do niego bliżej i w ten oto sposób z takiego menu wybrać nasze defibrylatory, które w ten oto sposób muszę rozgrzać, czy też naładować. I zajmuje to troszeczkę czasu, bo jednak to kosztuje, trzeba się naprawdę schować i możemy w ten oto sposób nie tylko jedną, ale i dwie postaci naraz w tym momencie uratować. Dobrze, idąc dalej, możemy wybrać, każda broń w sumie ma wskaźnik amunicji i też ile mamy w magazynku, ile mamy całkowitych nabojów. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że to wszystko jest bardzo prosto graficznie pokazane i nie utrudnia to żadnej rozgrywki, czy też jest bardzo w sumie widoczne wszystko. I też do Questa 2 grafika musiała być jednak prostsza, nawet jeżeli kupicie grę na platformie Steam, to musicie liczyć się z tym, że grafika będzie prostsza, ale w wirtualnej rzeczywistości to nie przeszkadza. Teraz tak tutaj widzicie, możemy też podnieść w grze komponent taki, który umożliwia nam stawianie ścian, tak jak Fortnite. I tak jak w Fortnite mnie denerwowało stawianie tych ścian, to tak tutaj jest to bardzo fajnie rozwiązane i nie sprawia żadnego problemu, jest w pełni logiczne i nikt nie będzie nam tutaj się za dużo psocił z tymi ścianami, jak będziemy do niego strzelać, ponieważ trzeba równocześnie robić dwie rzeczy, strzelać i stawiać ściany, a nie zawsze jest to takie łatwe. Także mechanika jest jak najbardziej fajna, widzicie, mogę nawet tak szybko budować, jeżeli ktoś w drużynie będzie budował, a ktoś będzie strzelał, myślę, że to będzie fajne połączenie. Okej, i tyle by było, jeżeli chodzi o samouczek. Tu jeszcze mam krótki instruktaż, jak włączyć menu na kontrolerze, czy też zmienić moją wysokość, ale wyjdźmy praktycznie do lobby, czyli
O, tu jeszcze mam taką instrukcję, jak zachować się w grze, czyli nie sprawiać problemu. Generalnie być kulturalnym. Z tego, co widzę, ludzi, których spotykam, są bardzo kulturalni. W ten oto sposób, klikając ready, jesteśmy, dajemy do grze do zrozumienia, że jesteśmy gotowi na grze online. Mamy również różnego rodzaju skórki, czy też skórki na bronie, które odblokowujemy bez mikrotransakcji w miarę jak gramy w grę, czy też takie challenge kończymy. Na przykład zjeść 5 bananów podczas rozgrywki, niekoniecznie jednej, ale całościowo w grze. Tutaj też oczywiście widać, że mam swojego awatara, czyli ciało. Nie widziałem żadnych problemów czy gliczy. Po rozpoczęciu rozgrywki mamy taki czas oczywiście na rozgrzewkę. Możemy w tym momencie podnieść troszeczkę broni i, jeżeli oczywiście ktoś nam pozwoli, podnieść troszeczkę tych broni i popróbować troszeczkę postrzelać przez samą rozgrywką. Ściany możemy rozwalić takie wybudowane relatywnie szybko, strzelając w ten oto sposób. One dosyć nam szybko znikną, jeżeli ktoś nam wybuduje pod nosem taką ścianę. Nie możemy strzelać w członków naszej ekipy, także nie zrobimy im krzywdy, tak jak to widzieliście. W ogóle też warto też tutaj poćwiczyć troszeczkę celowanie w wirtualnej rzeczywistości, jednak musicie przyłożyć tę broń i odpowiednio wycelować, aby trafić kogokolwiek. I wbrew pozorom, jeżeli chodzi o grafikę w wirtualnej rzeczywistości, no rozdzielczość i w sumie grafika jest na tyle dobrze wykonana, że bardzo fajnie się celuje i nawet z większych odległości jestem w stanie zobaczyć kogokolwiek. Tutaj widzicie, nawet są wskazane takie pokazane wskaźniki, ile ja zadaję obrażeń. Jest to bardzo fajnie rozwiązane. Szybko możemy przeładować broń i naprawdę ten próg wejścia jest dosyć niski. Ok. Tu mamy przykładową rozgrywkę. Mecz zaczyna się w ten oto sposób. Możemy wejść praktycznie do jednej takiej kabiny, która nas szybciej wystrzeli na mapę z jednego punktu. W sumie tutaj w tym Battle Royale całość, również obszar zmienia się, a mianowicie zmniejsza się cały obszar rozgrywki, aż będzie ciaśniejszy i nie jest to wbrew pozorom tutaj okrąg, ale kwadrat, tak tutaj widzicie. Z takiej mapy możecie łatwo zobaczyć też, gdzie jesteście i gdzie wasi współtowarzysze wam pokazują, gdzie macie dostać się na tej mapie. I wszystko jest naprawdę bardzo ładnie graficznie wykonane, prosto, ale przejrzyście i gra naprawdę sprawia radość. Skupiamy się w sumie na istotnych rzeczach. Jeżeli pociągniemy za ten spust eject, no to kapsuła drastycznie i dosyć szybko leci w dół. Możemy w każdym momencie rozłożyć ręce i w ten oto sposób opuścić tę kapsułę i zacząć się za co? Za zbieranie broni, jak w każdym Battle Royale. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że możemy się wspinać horyzontalnie, wertykalnie, obojętnie. Możemy też wybijać szyby, czy też drzwi. Tutaj akurat szyby do wybicia nie było, ale wyglądało troszeczkę jak szyba. Oczywiście mamy też nasze banany i losowo elementy broni, które możemy podnosić. Tutaj na tym przykładzie też widzicie, że samo strzelanie jest dosyć przyjemnie rozwiązane. Tutaj nie widzicie, że celuję za muszki, ponieważ prawe oko nie jest nagrywane, ale wierzcie mi, że bardzo fajnie się celuje i efekt jest bardzo fajny. Można też również na gangstera strzelać bez celowania. Jest to troszeczkę mniej skuteczne i mamy troszeczkę odrzut broni, a jak przytrzymam w sumie drugą ręką i udam bardzo mocno w powietrzu, że trzymam jakąś broń, to w sumie naprawdę jest też stabilnie i widzicie, możemy tak celować. Wszystkie takie akcje bohaterskie, jak odkrywają się w Battle Royale, mogą się skończyć tak, tutaj praktycznie zostaniemy zabici, więc warto tutaj współpracować z partnerami, rozmawiać. Tutaj też możemy, tak jak wspomniałem, każdą powierzchnię, wspiąć się po każdej powierzchni, sfrunąć w ten oto sposób, dosyć fajna taktyka, żeby się szybko przemieścić, wyważyć drzwi, a następnie podnieść amunicję czy też broń. Każda broń też ma taki system gwiazdek, od 1 do 5 bodajże, która nam pokazuje klasę danej broni. Purpurowa broń jest dosyć wysoko rankowana i zadaje bardzo duże obrażenia, czy też ma większą pojemność na amunicję i jest bardzo fajna. Tak, tutaj widzicie, ten P90 ma też wysokie statystyki. 3 gwiazdki z 4, możemy go podnieść, dosyć łatwo przeładować i jest to dosyć wydajna broń, na pewno nam pomoże. Bronie możecie też również i amunicję opuszczać i dzielić się z waszymi towarzyszami, więc jest to bardzo fajnie rozwiązane. Tutaj dla przykładu macie też taką rozgrywkę, w której no można widać też, jak celuje bardziej o w ten sposób i widzicie, że strzały wchodzą. Trzeba się naprawdę no postarać i przemieszczać dodatkowo, wychylając w wirtualnej rzeczywistości, czego normalnie nie robimy grając w Fortnite i też tego typu podobne gry. Także VR zmusza nas, abyśmy całym ciałem byli jednak aktywni. Tutaj widzicie, też zmniejsza się cały czas ten obszar niemiłosiernie przez taką czerwoną barierę i każdy jest zmuszony do zmiany pozycji na mapie, aby koniec końców znaleźć się na bardzo małym obszarze, w którym wszyscy już naprawdę by musieli sobie poradzić i żeby pokonać innych adwersarzy
praktycznie wygrana jest zagwarantowana tylko dla trzech osób, jeżeli przeżyją, czy też jednej osoby z całego teamu. Tutaj czasami można, widzicie, pomylić jeden przycisk, mapa mi się otwiera akurat, bo spust. Pomieszałem z przyciskiem podnoszenia, ale już sobie tu elegancko poradziłem i fewroże walki, zobaczcie, mogę jeszcze zjeść bananka, elegancko, wybieram sobie broń, strzelam. A, może najpierw jeszcze wyceluję, strzelam, przeładuję broń i w ten oto sposób to działa. Tutaj widzicie też tę granicę białą, która za chwilę zostanie skonsumowana przez czerwoną, widzicie po lewej stronie. Dosyć dużo się w tym momencie dzieje i nawet w wirtualnej rzeczywistości przy tej uproszczonej mechanice bardzo fajnie się to gra. I naprawdę nie miałem żadnego problemu, aby poruszać się po menu wirtualnym, czy też z przeładowaniem broni. I myślę, że takie ułatwienie w tej grze jest bardzo fajnie zrealizowane, jest przemyślane, przetestowane. Tutaj nawet widzicie, nawet mogę się na taką budowlę tutaj wspiąć po suficie. Nie ma najmniejszego problemu. O, ten oto sposób możemy wejść do góry, albo nawet jeszcze wyżej, podobnie do jednej gry spinaczkowej, wirtualnej rzeczywistości, Climby, praktycznie tak się nazywa ta gra. Jak wespniemy się tutaj na najwyższy punkt, możemy otworzyć mapę, zastanowić się, z której strony wróg nadejdzie i też spróbować tej snajperki. Oczywiście pamiętałem, że przednio, że musimy przeładować daną broń i wziąć oburącz i praktycznie wycelować i nie strzelać tutaj w naszego kolegę, który jest wyraźnie zaznaczony na biało za ścianą. Okej, to taki krótki przegląd gierki. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.